Kochani, jestem dzisiaj drugi dzień na pielgrzymce z grupą pomarańczową, stąd dzisiejsze dopowiedzenia do słowa. No, nagrywam z boiska miejscowego, gdzie właśnie odbywa się śniadanie. Przy okazji wszystkim serdecznie polecam takie nawet kilkudniowe doświadczenie na pielgrzymce. To jest coś, co może zmienić wasze życie, na lepsze oczywiście. Wracając do dzisiejszych czytań. Być może pamiętacie, jakiś czas temu, mniej więcej półtora roku temu, jeden z biskupów diecezji na północy Polski ogłosił publicznie, że rezygnuje z piastowania swojego urzędu, ponieważ zdiagnozowano u niego depresję. Była pewna konsternacja wśród wielu wiernych. Jedni mówili, Boże, to biskupom też się to przydarza. Inni skłonni byli widzieć tutaj jakąś wymówkę. No, co to, biskup powinien się ogarnąć i przecież depresja to jest jakaś choroba fix, to nie ma czegoś takiego. No, tak czy inaczej, biskup złożył urząd i po prostu pozwolił, żeby ktoś inny, który no, był w pełni zdrów, mógł sprawować tę władzę. Nie wiem, co myślicie, ale uważam, że to było niesłychanie odpowiedzialne i niesłychanie piękne, że ktoś mógł tak właśnie rozpoznać w sobie niemoc i dla dobra wiernych po prostu zrezygnował. No ale wracając do wątku, że depresja to takie coś nie wiadomo co, no, czy to w ogóle może się duchownym przydarzać. Mamy takie ukłucie, prawda, kiedy słyszymy, że nie wiem, ktoś z naszych księży na przykład zachorował na depresję. A tymczasem okazuje się w dzisiejszym pierwszym czytaniu, że nie tylko księża, nie tylko jacyś liderzy mniejszej rangi, ale nawet prorocy miewali stany depresyjne. Mamy tutaj proroka Eliasza, który na pustyni nie tyle wyleguje się i nie tyle sobie pojechał na wczasy, ale poszedł tam, żeby umrzeć. Tak był zdesperowany. Nie trzeba być geniuszem, wystarczy przeczytać całą historię Eliasza w rozdziale 19, a właściwie końcówka 18 i 19 pierwszej Księgi Królewskiej, żeby zrozumieć, że zachowanie Eliasza dalekie jest od normalności i że właściwie nazajutrz po fantastycznym sukcesie, kiedy stał się bohaterem narodowym, Eliasz po prostu załamał się jakoś psychicznie. Kilka dni szedł na pustynię w towarzystwie swojego służącego, a później zostawił go w Berszewie na południu Izraela i sam oddalił się na długość jednego dnia drogi w głąb pustyni. A tam, usiadłszy pod jednym z drzew, po prostu życzył sobie śmierci. Jeśli nie jestem lepszy od moich przodków, od tych, którzy byli przede mną, to zabierz mnie i koniec. Niech to już będzie przecięte. Widać wyraźnie ogromny spadek formy Eliasza. Jakiś taki straszny dół, mówiąc bardzo kolokwialnie. Niektórzy właśnie nazwaliby to albo depresją, albo stanem przeddepresyjnym na pewno. Oczywiście wtedy nie znano takiej jednostki chorobowej i nikt pewnie w takim kluczu o tym nie myślał, ale z perspektywy czasu, tych 3000 lat prawie, myślę, że jest to uprawnione, żeby zobaczyć Eliasza właśnie w takim totalnym załamaniu. Przecież lidera, bohatera narodowego, proroka wielkiego, szanowanego człowieka. Jednak nawet tacy ludzie mają swoje ludzkie, słabe strony, które czasem doprowadzają ich na skraj zdrowia psychicznego albo już nawet poza te granice zdrowia psychicznego. I co ciekawe, Bóg ma plan B. Jak się patrzy na historię Eliasza, to właściwie nigdy nie widać, żeby Bóg się Eliaszem zmęczył. To Eliasz się zmęczył swoją misją, to Eliasz się zmęczył tym, że ciągle był on the run, jak mówią Amerykanie, czyli ciągle uciekał gdzieś, ciągle się chował, ciągle nie mógł być pełnoprawnym obywatelem, bo ciągle mu coś groziło. Natomiast Pan Bóg się nigdy nie zmęczył tymi jego, wydawałoby się, kaprysami, tymi jego chorobami, stanami lękowymi, tym wszystkim, co jakie jest lekarstwo Boże. Anioł się pojawia, kiedy Eliasz jest już w takim totalnym załamaniu, częstuje go chlebem i wodą na pustyni. Eliasz kładzie się znowu, odpoczywa, potem obudzony znowu je i pije to, co mu zostało od anioła podane. I tym Bożym pożywieniem umocniony wstaje i idzie do Bożej Góry Choreb przez 40 dni i 40 nocy.
Oczywiście to 40 tutaj jest nawiązaniem do słynnych 40 lat na pustyni, tych wielkich rekolekcjach, które naród wybrany przeżył właśnie na pustkowiu. Niemniej jednak, no to jest właśnie ciekawe, że Bóg ma plan B. I przy pomocy takich prostych środków, jak na przykład jedzenie, sprawia, że Eliasz po prostu pokrzepiony, umocniony, ale jednocześnie jakby dociera do niego komunikat, że nie ma jeszcze umrzeć, że jeszcze za mało się prawdopodobnie natrudził, jeszcze Bóg ma dla niego pewne z nim plany wiąże, więc wstał i poszedł tam, gdzie się wszystko zaczęło, do Bożej Góry Choreb, albo według innej tradycji do Góry Synaj. I zobaczcie, to też jest bardzo ciekawe, że czasem właśnie taki powrót do miejsc świętych i ważnych dla nas, czy to jest dom rodzinny, czy to jest jakieś miejsce pielgrzymkowe, to jest oczyszczające i orzeźwiające. A Eliasz wybrał się tam do miejsca, gdzie się wszystko zaczęło dla narodu wybranego. Gdzie naród wybrany zawarł przymierze z Bogiem. Gdzie Mojżesz usłyszał po raz pierwszy: proszę bardzo, ja Ciebie wybrałem. Pójdziesz i narodowi wybranemu ogłosisz, że chce go wyprowadzić z niewoli egipskiej. I to tam właśnie Bóg objawił swoje imię, mianowicie, że ma na imię Jahwe, jestem, który jestem. W dzisiejszej Ewangelii to imię staje się pewnego rodzaju odniesieniem, punktem odniesienia dla Pana Jezusa. W Ewangelii według świętego Jana, która pełna jest symboliki, właśnie Pan Jezus mówi o sobie kilka razy, że jest kimś albo czymś. Ja jestem chlebem z nieba, dzisiaj powiedział. Ja jestem dobrym pasterzem. Ja jestem, i to oczywiście pobrzmiewa tutaj, to imię Boże, które oczywiście wszyscy słuchacze, albo przynajmniej czytelnicy, rozumieją bardzo dobrze. To ja jestem jest jednym z takich momentów, kiedy Pan Jezus podkreśla, chce, gra na skojarzeniu właśnie z tamtym objawieniem się Boga w Księdze Wyjścia. Jestem, który jestem. Jestem posłał mnie do was, mówił do Mojżesza. Gra na tych skojarzeniach, żeby opowiedzieć o sobie od razu, kim jest i z kim nie należy go mylić. Ewangelista Jan ma tak skonstruowaną tą swoją Ewangelię, że tutaj Pan Jezus nic nie ukrywa. W Ewangelii Marka Pan Jezus powoli odsłania to, kim jest, żeby nie było falstartu. A ewangelista Jan zebrał te fragmenty, kiedy Pan Jezus jawnie i wprost mówi o sobie, że jest kimś więcej niż tylko zwykłym człowiekiem. Ja jestem chlebem z nieba. Już od kilku niedziel czytamy słynną mowę eucharystyczną, którą Pan Jezus wygłosił w Kafarnaum. Zawsze jak jesteśmy tam z grupami w Kafarnaum, to czytam fragment przynajmniej tego przemówienia Pana Jezusa do Żydów, które wygłosił właśnie w synagodze w Kafarnaum. Dzisiaj słyszymy, że Pan Jezus mówi: ja jestem chlebem, który z nieba stąpił. Słyszeliśmy już coś podobnego poprzednim razem. Oni rozumieją to oczywiście bardzo dosłownie. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. I mówią sobie, to jakiś kanibalizm, wzywa do kanibalizmu. Gdy tymczasem Jezus mówi właśnie o takim planie B, jakim miał Bóg wcześniej dla Eliasza. Pokrzepił go, pożywił, dodał mu sił i pokrzepił na tyle, że Eliasz po prostu tak wzmocniony szedł dalej do źródeł. I oczywiście, że Pan Jezus mówi na różnych niwach tutaj, mówi o sobie jako chlebie, który z nieba zstąpił. On jest tym takim przenośni chlebem, czyli wszystko, co mówi, wiara w Niego, to jest coś, co przekracza każdego rodzaju pożywienie. Ale jednocześnie jest to zapowiedź eucharystycznego chleba, którym możemy się na co dzień karmić. I ten chleb nie jest tylko rutynowym przyjęciem opłatka, jak mówią dzieci. To jest właśnie pokrzepienie na miarę tego, co otrzymał Eliasz, co ja mówię, 1000 razy więcej. I na miarę tego, co mogli byli mieć Żydzi, ale większość z nich powiedziała: ta mowa jest za trudna dla nas, któż jej może słuchać. W dzisiejszym drugim czytaniu święty Paweł znowu pisze, to jest kolejny fragment listu do Efezjan. Tym razem jednak pojawia się tam wątek przebaczenia. Przebaczenie jako coś, co reguluje życie wspólnoty.
Paweł zdaje sobie sprawę, że mówi do ludzi, którzy pochodzą z dwóch różnych światów i nagle zaczęli być wspólnotą. Jedni są z pogaństwa, inni pochodzą z judaizmu, stali się chrześcijanami i jakoś jeszcze ten czynnik ludzki trzeba ogarnąć, prawda? I Paweł rozumie, że tam może być dużo tarć, dużo napięć i prawdopodobnie były, bo on wie, co pisze. Dlatego akcentuje potrzebę przebaczania. Żebyście sobie nawzajem przebaczali. Ja myślę, że z tym ciągle jest u nas też sporo nieporozumienia, bo czasem słyszę, że nie mogę przebaczyć, ktoś nie zasługuje na przebaczenie, po prostu nie, tyle mi zrobił złego, nie mogę przebaczyć. Tymczasem ten temat przebaczenia wraca w Ewangeliach. Pamiętacie na przykład Piotra, który pewnego razu zapytał Jezusa, ile razy mam przebaczać? Czy siedem aż? Mając nadzieję, że Pan Jezus oczywiście liczbę 7 uzna za absurdalną, że to w ogóle 7 to zapomnij, nie. A Pan Jezus mówi nie 7, ale 77, czyli zawsze. I oczywiście chodzi tutaj o wspaniałomyślność pewną, którą chrześcijanie powinni mieć względem siebie, ale jestem pewien, że Pan Jezus miał na myśli także dobrostan Piotra. No bo jeżeli Ty przebaczysz, to komu będzie łatwiej? Temu, który Cię skrzywdził, czy Tobie? Bo my mylimy na ogół dwie rzeczy. Nie mogę mu przebaczyć, bo to by było za łatwo. Za łatwo by mu się upiekło. Tak naprawdę ta osoba, która Cię skrzywdziła, może być już bardzo daleko stąd. I ona nawet nie wie, że Cię skrzywdziła. A Ty nosisz w sobie ten żal, to zranienie i tak dalej. Więc kiedy słyszysz przebaczaj, to słyszysz zrób sobie przysługę. Odetnij tę nić, którą związany jesteś ze swoim krzywdzicielem. Ja zostawiam oczywiście na boku wszystkie rzeczy, które związane są z przestępstwem i tak dalej, no bo tutaj trzeba dochodzić sprawiedliwości, ale też nie w kluczu zemsty. Natomiast mówimy o takich po prostu zwykłych krzywdach, które dzieją się na co dzień w domu, krzywdach, zranieniach, które często powstają, bo ktoś nie chciał, nie zauważył, nadepnął komuś na odcisk, nawet niechcący. Przebaczajcie sobie nawzajem. To znaczy, odcinajcie te toksyczne więzi, które połączyły was z waszymi krzywdzicielami. Bo oni już nawet nie pamiętają, że was skrzywdzili, a wy to w sobie nosicie. Czasem latami. I dopiero gdzieś przy jakiejś okazji wybucha ten gniew, który nosiliście w sobie tyle lat. To kogo on niszczył? Tego, kto skrzywdził, czy ciebie? Innymi słowy, Paweł mówi, przebaczenie niech będzie jednym z fundamentalnych praw tej wspólnoty, dlatego, że to jest dobre dla przebaczającego przede wszystkim, bo on się uwalnia od balastu. A kto jest uwolniony od balastu, ten łatwiej znajdzie w sobie radość, wdzięczność, czy wszystkie te rekomendowane przez niego cechy, które sprawiają, że życie wspólnoty to jest zupełnie inna jakość. Kochani, pozdrawiam z tego pielgrzymkowego szlaku. Dzisiaj, jak mówię, z grupą pomarańczową. Swoją drogą, chyba nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że jest to chyba jedna z fajniejszych grup, z najfajniejszych grup, jakimi miałem do czynienia w życiu. Jest tutaj bardzo dużo ludzi, 130 osób to naprawdę jest potężna grupa. Jest charyzmatyczny przywódca, jest sporo duchownych, ale jaki przekrój, jaki profil tutaj. Młodzi ludzie, którzy... No nie wiem, licealiści, trochę starsi, bardzo dużo młodych ludzi na tę grupę, 130 osób, no nie wiem, tak na oko, to połowa to jest młodzież po prostu. I okazuje się, że nie jest to wcale jakiś przeżytek, jakaś po prostu passé forma pobożności, tylko coś bardzo fajnego, co może przynieść radość pomimo bólu często, bo to się wiąże z pewnym cierpieniem, jasne, jesteśmy daleko od domu, śpimy gdzieś byle gdzie, bolą nogi i tak dalej. Ale gdyby zapytać każdego z tych uczestników, to każdy Ci powie, że jest tu, bo wie po co przyszedł. Chociaż go boli, widzę jak niektórzy po prostu idą, że po prostu daj spokój. No w ogóle nie ma prawa iść ten człowiek, ma tyle bandaży na nogach i tak dalej. Idzie, z jakiegoś powodu uparł się, że dojdzie i tak się dzieje. Zapraszam wszystkich do rozważenia może na przyszły rok uczestnictwa w takiej pielgrzymce, bo takie duchowe owoce mogą być niezmierzone.
Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.